Hej, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, jakiś czas temu, dosyć niedawno, wspominałem o tym, że nagram wam podróbki The Sims. Wyraziliście wielką chęć, więc uznałem, że kurczę, zrobię to szybciej niż powinienem. I przedstawiam wam dzisiaj Singles 2. Bardzo nietypowa gra, słuchajcie, tych gier jest może nieco więcej, jest jedynka, jeszcze są inne tytuły, ale wydaje mi się to takie najbliższe tym Simsom, także słuchajcie, pogramy sobie tutaj trochę, od razu mówię, że jakby ten film może być trochę taki plus 16, plus 18, bo to jest gra trochę taka, no właśnie, w takim ukierunkowaniu. Moi drodzy, zaczniemy sobie nową grę. To jest taka gra trochę fabularna, coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że też jest coś takiego jak granie po prostu takiej wolnej rozgrywki. Jednak weźmiemy sobie tryb fabularny, żeby mieć nałożoną jakąś fabułę, powiedzmy. Mamy albo Josha, albo Anę do wyboru, chociaż czekajcie, jak cofnę. To jeszcze mamy mieszkanie i tu możemy sobie wybrać jakąś postać, tak? Postaci się nie tworzy, mamy różne jakieś już gotowe i możemy sobie pogrywać. W ogóle nie wiem, dlaczego są zawsze dwie babki, jeden facet. Coś podejrzane. No ale weźmiemy sobie tryb fabularny i zagramy sobie tą Anną. A, w ogóle mamy jakąś scenkę, nie mam pojęcia, czy ona się nagrywa, czy nie, ale ja pozwolę sobie, słuchajcie, ją pominąć. Pozwolę sobie ją pominąć i mamy jakieś tutaj scenki, słuchajcie, nie wiem, czy to jest sens czytać, nie wiem, dlaczego kamera mi przelatuje, słuchajcie, będzie ten materiał troszeczkę taki zakłopotany. Słuchajcie, co do tego tytułu, jak to pominąć? No właśnie, przepraszam cię, Josh. Ja grałem w niego bardzo dawno temu, w bardzo młodzieńczych latach, nie pytajcie dlaczego, ale czasem człowiek był tak zdesperowany, a bardzo koniecznie chciał pograć w gry podobne do The Sims, a na przykład The Sims nie działało. Hej, Anna, witaj w naszym gniazdku, rozgoście, dzięki za zaproszenie, dobra, słuchaj, bo jakoś ta kamera bardzo się wygłupia. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy w rozgrywce. Idź za kim na taras. Ja wam, słuchajcie, trochę opowiem, bo się trochę na tym znam. So, guys, mamy panel potrzeb, mamy różne potrzeby, mamy nasze kontakty, mamy jakby naszą pracę i w ogóle co my, to wszystko, mamy ciuszki do kupienia i mamy tryb budowania. Mamy kontrolowanie czasem, mamy podgląd naszej postaci, w taki sposób to wygląda. Gra w ogóle, słuchajcie, jest dosyć stara, nie wiem dokładnie w jakim roku wyszła. Strzelam, słuchajcie, jakiś 2005, ale nie wiem naprawdę. I teraz tak, sterowanie jest całkiem podobne jak w The Sims. Postacie są takie nawet, słuchajcie, jak to przybliżyć? Nawet takie dobrze zrobione, tylko o, jakoś to jest bardzo, słuchajcie, trudne. O, udało mi się bardzo szybko podjechać. Zobaczcie, jak na takie dawne lata, ja uważam, że ta postać jest naprawdę fajnie zrobiona. Fajnie to wygląda. Dobra, no i teraz tak, mamy kontrolowanie czasem, mamy jakieś zadanka, mamy iść za tą postacią. Ogólnie jesteśmy w jakimś mieszkaniu. Oj, ile przestrzeni, będzie mi tu świetnie, dobra, fajnie, naciśnij środkowy przycisk myszy. Właśnie, nie wiem, słuchajcie, co to do końca tutaj chodzi. Prawdopodobnie jesteśmy nową współlokatorką tej Kim i tego Josha, coś w tym stylu. No, dobra, oni tutaj chcą mnie nauczyć grać, ja dobrze pamiętam, jak się w to gra. Chyba nasza pani jest głodna, ale zobaczcie, jakie tu jest obrzydliwe w ogóle to tło i to wszystko jest strasznie odpychające. Nie można tutaj chyba za bardzo gdzieś indziej wychodzić, aczkolwiek, słuchajcie, mogę się mylić. Nie mogę tu nigdzie kliknąć, ale widać, jest tu jakaś ulica. Dobra, mamy rozejrzeć się po mieszkaniu, mamy wprowadzenie, no dobra. Ona już grzebie, kurczę, w piekarniku. Nie, nie ma gotowania. Co ty gotujesz? Fasolka po bretońsku? Tak mi się skojarzyło. Nie wiem, co to jest, ale nie gotuj nic. Świetna kuchnia, tak, twoja postać się regularnie musi odżywiać, fantastycznie to wiedzieć, teraz chodź do kibla. Nie mogę czasem kontrolować, czemu tak? Nadszedł czas na prysznic. Aha, dbaj o higienę, no dobra. Jak to w ogóle będzie wyglądać? Jestem bardzo ciekaw, a jak mi tu wyskoczy naga postać podczas mycia? Aha, w stroju kąpielowym, dobra. Dobra, to nie wiem, w stroju kąpielowym ona jest, nie mogę czasu przyspieszać. Musimy, słuchajcie, przejść, jak to się mówiło, wprowadzenie? Okej, okay, dobra, ona jednak nie ma ciuchów, tylko ja nie wiem, czy mi się zepsuła klawiatura, nie. To jednak po prostu chyba się nie da teraz czasu kontrolować. A, dobra, da się, słuchajcie, tylko nie da się tymi, tą lewą ręką tam na górze. No dobra, weź to, szybciej się umyj, babo. Ach, czuję się znakomicie, nie zapomnij się ubrać. No tak właśnie, nie zapomnij się ubrać, tylko jak się ubrać? O, ma ręcznik, dobra. Już myślałem, że będzie latać. I co my tutaj mamy? Ach, mój pokój, moja gitara, mogę również skorzystać z tej starej szafy. Powoli zaczynam się czuć jak w domu. No tak, minęło kilka dosłownie sekund, a ty czujesz się jak w domu.
Kubuszko, o, weźmiemy, słuchajcie, tryb budowania. No on tutaj, powiem wam szczerze, jest taki średni, co my tutaj mamy. W ogóle grę mam po polsku, nie wiem jakim cudem. O, są łóżka, weźmiemy sobie jakieś łóżko. O, i od razu jak klikam, to jest takie dziwne, że to łóżko się kupuje. Mogę je tak obracać. Patrzcie, jaka technologia. Można to porównać w sumie do takich czasów The Sims 2, więc uważam, że całkiem spoko. Teraz mam własne łóżko, no dobra, no to idź spać. Idź spać i pokaż, jak to nam pokaż nam, jak to wygląda. Tak się właśnie śpi z otwartymi oczami. Ale fajnie te postacie wyglądają, mi się podoba. No dobra, to przyspieszę trochę czas, niech ona sobie pośpi. Okej, wstała. I teraz musimy znowu iść do kuchni i zrobić coś sobie do jedzonka. Weź jedzonko z kuchni. Tu mamy tą naszą koleżankę całą. Przekąska. Let's go, let's go. Anno, chyba tak się nazywa, nie wiem. Zapomniałem. Co ty sobie wyciągnęłaś z tego? Herbatę? Nie wiem, jakieś ciastka? Coś w tym stylu. W ogóle oni, co ciekawe, tego raczej nie będzie słychać, ale oni też mają jakiś swój dziwny język. Bo to nie jest angielski, na pewno. Widzę, że twórcy po prostu gier bardzo to lubią, robić własne języki w takich symulatorach dziwnych. Możesz rozmawiać przez telefon z przyjaciółmi, tylko że ja nie mam przyjaciół. Zadzwoń do Magneta. Kim jest Magnet? A, to był ten, bo tamten to był Josh. No dobra, to musimy po jakiegoś naszego kolegę niby zadzwonić. Masz chwilę? Dla ciebie? Jasne, chętnie z tobą porozmawiam. Zajrzyj do klubu, kliknij na schodach. Okej. Aha, czy ja mam gdzieś iść? To by to oznaczało? Nie wiem. Słuchajcie, a ja mogę na przykład wejść tutaj i zastanawiam się, czy co się dzieje? O nie, ona do nas idzie. Hej, ależ jesteś zdesperowana, nie możesz się kręcić po pokoju Josha. A skąd ty wiesz, że wszedłem do tego pokoju? Cóż, desperacja jest matką głupich. Weź w ogóle, dobra, ja się zaraz stąd wyprowadzę za takie zachowanie. Po prostu, ja wiem, że może nie powinienem, ale kurczę, chcę sobie pozwiedzać, popatrzeć, co mogę porobić. Pograj na komputerze, albo coś w tym stylu, no fajne komputery tutaj mieli, no dobra. Mamy spotkać się z Magnetem, porozmawiać, ale mam tak w sensie zrobić? Zaproś. Okej, zaprosimy go. Może da się jakoś zachęcić na jakieś flirtowanie. Josh, miło cię znowu zobaczyć. Dobrze, dobrze. Nie podoba mi się ten pomysł. Będziemy działać sobie na nerwy. Co to jest? Toxic love jakieś? Będę się starać. Matko, dobra. O, i tutaj mamy na przykład romans, przyjaźń, zabawa, erotyka. Zaproś do łóżka, flirt. Francuski pocałunek. Pocałuj go, pewnie ci strzeli. Aha. No to fajnie wyglądał ten francuski pocałunek. Widzę, że tutaj też fajnie są zrobione animacje, tak jakby nawet jej nie odrzucił, tylko po prostu odszedł. O, przyszedł nasz kolega w bardzo ciekawym stroju. Może on się zgodzi, flirt. Też się chyba nie zgodzi, ale oni jakoś, słuchajcie, dziwnie flirtują, ona nawet nie zaczęła, romans. Aha, a czym się różni? Dobra, no to romans, romantyczna rozmowa. Zabawa, opowiedz dowcip, cokolwiek. Okej, ona chyba, słuchajcie, nienawidzi. Odzyskaj przyjaźń Josha. Aha, czyli tego drugiego, mam tu takie zadanie, tylko co się stało? Ja go bardzo skrzywdziłem? W ogóle przyjazne i jest pokłóć się. Tak jakby, no, pogadaj sobie z nim, przepraszam, nie chciałam tak naprawdę cię flirtować, nie chciałam cię francusko pocałować, po prostu poniosłem mnie emocje, przepraszam, poplotkuj, jemu się jeść chce, albo go boli brzuch. On wyje, a ty masz paznokcie w ogóle. Dobra, on jest dziwny, ja nie wiem w ogóle, czemu gra, on będzie mój, dlaczego gra nam nakazuje po prostu. Dobra, czekajcie, odzyskaj przyjaźń Josha. Idź do baru, no właśnie, chyba tak to było gdzieś napisane. Czyli co oznaczałoby, że idziemy do baru? Patrzcie, jak ona schodzi. Nie wiem, dokąd ją, słuchajcie, to zaprowadzi. O, i gdzieś idziemy, proszę państwa, no to się myliłem, no dobra. Czyli nas gdzieś tutaj wczytuje, można gdzieś chodzić. Witaj w barze. Tutaj poznasz nowych przyjaciół i nowe doznania. Jeśli dobrze się zaprzyjaźnisz z wybraną osobą, będziesz ją mogła zaprosić do swojego mieszkania. Tylko jest dzień, godzina 17.
To tak średnio. A mamy tu jakieś zadanie do zrobienia? Nie wiem, gdzie one są. Możemy sobie szmatki kupić, tylko że ja nie wiem, jak je założyć. To powiedzmy chcę. Teraz nie wiem, słuchajcie. O, oddałem chyba ją. Nie wiem, jak ją założyć, no ale dobra, może w domu nam się uda. Na kolejną wizytę. Siema, siema, nie pamiętam, jak się nazywasz. Nie uwierzysz w to, co mi się przytrafi. Udało ci się? Dobra, fajnie. Bardziej niż cokolwiek, masz świetną okazję do odzyskania go uczuć. Jezus, ale czemu jej na tym tak zależy? Jak to zrobić? Staram się pomóc. Aha, i w sumie to nic nie zrozumiałem. Dobra, jak chce ci się jeść, mogę sobie tu coś kupić do zjedzonka, zjedz kolację. Nie, widzicie, powinien to czytać, ale kurczę, bardziej chciałem się skupić na takim elemencie symulatora życia, takiej wolnej rozgrywki. Bo jakbyśmy włączyli tam ten wolny tryb, to tam, z tego co pamiętam, to się nic nie dzieje, a tu przynajmniej nam coś nakazują robić i jest, wydaje mi się, ciekawiej. Zobaczcie, to jest obrzydliwe po prostu, te... Kto zbudował klub w takim miejscu? To wygląda, jakby było w jakimś mieszkaniu. Chociaż trochę się różni. Ciekawe, czy daleko to jest od tego domu. Widzę, że nie Ichom, Micho, Omich? Co to jest w ogóle? Jaki dziwny język tutaj jest wprowadzony. Mamy przystanek. A jednak jest coś po angielsku. Przystanek autobusowy. To ja w sumie nie rozumiem, jak to jest z tym językiem tutaj u nich. Okej, najadłaś się. W ogóle co oni tutaj mają za potrzeby? Kurczę, to jest dosyć ciekawe, ale jeszcze jakaś dziwna muzyka jest. Możemy kogoś poderwać? Mamy jakąś babę, ale weźmiemy sobie na przykład jego. Erotyka, flirt. Zobaczymy, boże, ta muzyka jest przerażająca. Co on się zgodził? Mam jakiś jego panel? O, mam. Tutaj chyba to jest on. Bad Boy Bob. No to coś idealnie trafiliśmy. Wszystkie dziewczyny w szkole marzyły o umówieniu się nim na randkę. No, ja też marzę o tym, więc musimy to wykonać, guys. Ej, oni się chyba dogadują, bo on cały czas zgadza się na moje flirty i w ogóle, chociaż za wiele możliwości nie mam. Przyspieszę czas, słuchajcie, na maksa, może coś tam się uda zrobić, bo oni bardzo długo rozmawiają. Chociaż nie wiem, co, jakieś takie dziwne dźwięki zlecą. Dobra. A myślałem, że poszłaś żygać. Czemu ona to robi w klubie? Idź do toalety. Dobra, idź do toalety. Chyba nic więcej tutaj nie mamy do roboty. Musimy odzyskać tą przyjaźń tego Josha, wyjść z baru. No właśnie, ładuje nas do domu, słuchajcie. Ej, nie mogę z tej muzyki, naprawdę jest jakaś strasznie dziwna. I mamy noc, słuchajcie. Idź do baru. Nie, ja nie chcę iść do baru, wracaj do domu. Gdzie są te nasze zadania? Widzicie, nie ma tego panelu. Ta idzie spać, a co, jak jej wbije do pokoju, to też mnie zacznie krzyczeć? Wszyscy poszli spać, słuchajcie. No w sumie od razu dołączymy się do niego. Szukaj, nie wiem co szukaj, możesz poszukać jakichś ciekawych rzeczy. Pewnie kopa dostaniemy. No nie, nie zauważyła nawet. O, ale jak do niego, to od razu wstaje. O, jeszcze musi się rozciągnąć. Chciałem porozmawiać tylko z tobą. Co nam będziesz gadał? Co ty robisz w moim pokoju? Cóż, straciłem natchnienie, myślałem, że tu je odnajdę. Co ona gada w ogóle? Wychodź stąd, możesz stracić więcej niż tylko natchnienie. Czy on nam grozi? Nie, my wracamy, słuchaj. Aha, i się przebrał znowu. Ty? Sprawdzam tylko, czy twoje rośliny nie mają sucho. To jest idealna wymówka. Jeszcze raz się tu pokażesz, dobra, będę podlewać łzami, jasne. Ja ci dam podlewanie łzami. Dobra, to idziemy spać, bo... Nie mamy chyba żadnych zadań do zrobienia. O, jakiś panel nam się tutaj pojawił i zniknął. Okej, wstajemy. Jesteśmy mega, mega głodni. Jezus, ona jest jakaś zepsuta. Co ty sobie zrobiłaś? Jaja? Boże. No dobra. Widzę, że to samo. A dlaczego nikt... No właśnie, niech ktoś to pozmywa. Syf jest tu wielki. Dobra, pozmywaj ty. Mamy głód, mamy energię, mamy higienę. No dobra, higienę możemy sobie zrobić. Ej, pralkę tutaj. Pralka tutaj jest. Wypierz pranie. Nie wiem, jakie do końca pranie. Już myślałem, że będziesz talerze prała. Wow. Zmywanie tutaj też pięknie wygląda. Fajnie, jakby tak było naprawdę. Jeszcze lepiej niż The Sims to wygląda. Co, koszyk będziesz prała? Powietrze? Nic tam nie włożyłaś. Ariu, poważna? Aha, i pierze się nic, no dobra. O, i możemy się przebrać na przykład. Także weź sobie na przykład to ubranie, które kupiliśmy w klubie.
I weź ten prysznic sobie weź. Mamy rozrywkę do zapełnienia, tylko ja nie wiem, co ty możesz tu na rozrywce robić, bo mógłbym jakiś telewizor kupić albo coś w tym stylu, ale na nic nas nie stać, chociaż postaw to. Jezus, dziwne, dziwne to jest. Ale skończyły mi się zadania, czy ja nie wiem, nie rozumiem. O, mogę postacie w ogóle chyba przełączać? Nie, nie mogę postaci przełączać, ale wiem, że taka funkcja była. I teraz, jak wrócić do tych zadań? O, tutaj są. Spróbuj znaleźć sposób na pogodzenie się z Joshem. No ale on ciągle w tym pokoju gdzieś siedzi, albo go nie ma. Nie wiem, teraz go nie ma ten, to może wbijemy do jego pokoju, chociaż ta pewnie. O, kupiłem radio, od razu tańcuje. To jest za moje pieniądze, nie masz prawa do niego się ruszać. Co ona w ogóle robi? Ona, wydaje mi się, że ona chyba chce ukraść tego Josha nam. Chociaż nie śpią razem, więc nie wiem, dziwne to jest. Był jakiś komunikat, pominąłem go. Ze szybkości, nakarm rybki. Nie wiem, przegrzeb mu komputer, szukaj czegokolwiek. Dorzuć tam jakieś, nie wiem. Dobra, nawet nie będę mówić czego. Komputer nareszcie witamy w XXI wieku. Aha, no i tylko taki komunikat, chat online, pograj na kompie. Pewnie zaraz nas nakryje i wyrzuci z domu. Nie wiem, co możemy tutaj porobić w sumie. Spróbuj znaleźć sposób. No i co, tak ciągle? Teraz maluje znacznie lepiej, ale jego styl stał się bardziej mroczny. Ona chyba jest po prostu jego jakąś taką... śpi. Jakąś babką, która, nie wiem, go chyba kochała kiedyś i teraz wprowadziła się do niego, nie rozumiem tego do końca. Aha, mamy telefon, nie wiem dlaczego tutaj mi cały czas. Zamów pizzę, nie wiem, cokolwiek, moja niezdarność nigdy nie przestanie mnie zadziwiać, no. Tak, przez przypadek mi się zasnęło w twoim łóżku, przepraszam, jestem bardzo niezdarna. Zburzyłaś moje życie, a teraz chcesz zniszczyć moją sypialnię. O kurczę, to ona chyba coś złego zrobiła. Nie wiem, słuchajcie, kompletnie. Nie możemy po prostu do tego pokoju wejść. Ona przyszła się przebrać. Jeździ się znowu chce, a przyjdzie nam ta pizza albo coś w tym stylu. Kurczę, odkurzacz tu, słuchajcie, jest. Ale to jest fajne. Faktycznie, był jakiś brud. Chociaż to wygląda jak... nie wiem co. Dobrze, słuchajcie. Ja się tutaj totalnie gubię. Nie wiem, co kompletnie robić. Cały czas mamy pogodzić się z Joshem, odzyskać jego przyjaźń, ale on cały czas wyje, jak chcemy się z nim cokolwiek tak naprawdę zrobić. Czy to jest idealna pora do tego, żeby zakończyć ten materiał? Tak jakby przynajmniej obejrzeliśmy sobie jakieś fundamenty, coś w tym stylu. Chyba, że z nią coś mam pogadać, ale nie wiem kompletnie, jak odzyskać jego przyjaźń. Pewnie jakbym czytał coś, to bym coś wiedział. Ja tak to jak wszystko pomijam, ale chciałem zaskoczyć, słuchajcie, samego siebie, a tak naprawdę widzę, że nic z tego nie wyszło, jeśli chodzi o nieczytanie tego. Ej, no dlaczego nikt ze mną nie współpracuje? W ogóle zrobił się wieczór, zobaczcie. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś do tego usiądziemy. W sensie nie wiem, czy do tego tytułu. Jest dosyć ciekawy. Może być takim trochę zastępnikiem. Można się tu fajnie pobawić. Trochę jest... ordynarnie, aczkolwiek nie jest najgorzej. Ja się fajnie bawiłem, jak nie mogłem mieć na przykład The Sims, pamiętam. Jest jeszcze trochę takich tytułów. Może kiedyś do tego, słuchajcie, zajrzę. No właśnie, pogadajcie sobie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. My będziemy się widzieli już kolejnym razem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.